Wiesz, że tam już niewiele, Lukas, się wczułeś? No. Za tymi drzwiami okaże się, że jest tam króliczek wielkanocny na stówę. A, to winda. Dobra, to za tymi drzwiami okaże się... Z tej strony ćwirćwir, to jest Fahrenheit Indigo Profecji i jesteśmy małym Lukasem, jeszcze żywym, pełnym krwi i bycia prawiczkiem. Nie to, co w ostatnim odcinku, co? Ale ewidentnie możemy posłuchać rodziców, tak? He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. But he wasn't the one who started the fire. Look, Mary, that's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Maybe it changed something in Lucas. That's nonsense. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, then we'd all be radiated and we'd all There's have powers. There's a difference, John. I was pregnant with Lucas when I went for the first time. Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm gonna take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Lucas? Lucas? Okej, dobrze, to nie był kolejny etap skradankowy. Zawsze po dobrych seksach lubię sobie wspominać, jak byłem dzieckiem. Minus 60. Dobrze, on nie musi nosić kurtki. Dlatego jest taki bezemocjonalny. Bo jest zwykłym truposzem. There's the hangar. The base seems abandoned. Like we got here before the Oracle and the Purple Clan. They're not far away. I sense their presence. Jade's lost consciousness. She's at the end of her rope. We don't have much time. Are you sure that you don't want me to come with you? I don't know what's going Już to happen. Przyszłaś ze mną gdzieś tam. Doszliśmy jakiegoś konsensusu. I need you. Ach, te początki związku. If I'm not back in 15 minutes, go back where we came from. Bogard will protect you. Biedne dziecko. Czy możemy iść? A, nie. Musimy walczyć z wiatrem. Okej. To nie jest tak, że tam jest budynek, który powinien troszkę osłaniać się przed wiatrem? No okej. Tak sobie tylko gadam. Beryła chat i bery nad kraj. Bery be ble be ble be ble. Jest już wolę wciskać rzeczy na czas. Normalnie rękami drętwię. Ale... Na dwa palce zawsze spoko, nie? W sensie dwie ręce, dwóch palców. Co? Oczywiście dalej jest na dźwignię, nie? Spoko. Wiesz, że tam już nie wieje, Lukas? Się wczułeś? Za tymi drzwiami okaże się, że jest tam króliczek wielkanocny na stówę. A, to winda. Dobra, to za tymi drzwiami okaże się... Leżał łom? Czy co to było? Normalnie ten. A, shit. Przygotuj się. Please. What difference does that make? We already control the world, Lucas.
The child will give us ultimate power. We will be the equal of the gods. I'll never give you the child. Your tiny role is finished. You can now disappear from the game. We thank you for all that you have done for us. O, nawet nie ma guzików. Będziemy fruwać i tańczyć w powietrzu. Matrix, część kolejna. No dobra. Teraz się już do tego przyzwyczaj. Nawet mnie to nie zaskakujesz. Czary teraz będą, okej. Okay. O, ja też będę czarował. Ale ja potrzebuję się namęczyć, żeby czarować. O, fuck. Ej, to było oszustwo. To było bardzo niefajne ze strony. O, ja też ładuję sobie mocno, dobra. Okej, okay, teraz mi się też udało uniknąć. I ładujemy się. Ale walne kamehame z klaty. Fakiemy. Co za loser. Może trafić w jednego małego Lukasa. Teraz. Zastrzel go. Trupią siłą go zastrzel. Dawaj. Nie. Dalej nie. Och, teraz. Ale oberwał i nic mu się nie stało. A nie, oberwał. A gdzie Ruscy? Poszli sobie nagle? To był największy przejaw po prostu emocji Lukasa ever. A nie, dobra, Ruscy są tu dalej, spoko. Wszystkich ruskich zlikwidujemy. Fuck! Oberwę? Koniec. Oh no. A ja nie mogę umrzeć przecież. No właśnie. Your inferior species will disappear, like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences, will be the new dominant race on this planet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. Sztuczna inteligencja, która bazuje na magii, czarach. Kupię trochę, ale... Jeszcze raz. Czyli sztuczna inteligencja też ładuje czarami ogólnie. Nie mam pytań, nie mam wątpliwości, przecież to ma sens. A, ale świetnie, to spoko. Zaraz cię złożę z powrotem w sapera sztuczna inteligencja głupia. Co, pokonaliśmy oba krany, tak? Okay. Jak ładnie pada sztuczną inteligencją. No dobra, to w takim razie my poznajemy tajemnicę. Czemu nie? A to pewnie portal do Mortal Kombat. A nie, ja muszę ją położyć tutaj, okej. Okay. Nie ma sensu. Dasz radę, Jade. Wszystko dobrze się skończyło. Jesteśmy tylko trupami, a nie... A może ona go wskrzesi? Tak naprawdę? Będzie człowiekiem i będzie szczęśliwy razem z Carlą i z Jade. Umarła. Ale gówniany los małe to dziecko. Strasznie.
Ta jednak przylazła. Okej, okay. Spoko. Cold went away just like it had come, in silence, as if the indigo child had turned the hourglass by delivering her message. Everything was just as it was before. I guess that means the lesser evil. The Oracle and the Orange Clan went back to their places of power in the secret government of the world, and the Purple Clan went back to haunting us on the net. I should be happy, I guess. I've been living with Carla for 3 months. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday, she told me that she's pregnant. Must have been that night in Bogart's underground base. That means that our child was radiated by the chroma at Wishita, just like I was in my mother's womb. I don't know what's going to happen now. I'm the one and only keeper of the greatest secret in the universe. What should I do with all that power? Forget it? Put it in the service of humanity? I've never dreamt about being a god. I just want to live my life like anybody else with my wife and my child. I'm afraid that destiny might have another path in mind for me. Przez wiosnę Leona dalej chodzi w rękawiczkach. Leniwi graficy. Nothing at all. Czy mogli dać im inne wdzianka? Koniec. Kurde, no powiem ogólnie, no spoko. Miejscami naprawdę fajnie się rozwija ta gra, ale rozumiem też, że biorąc pod uwagę, jakie jakby kwestie dialogowe wybierałem, to takich rzeczy się dowiadywałem, no nie? A i rozumiem przez to, że nie dowiedziałem się wszystkiego. Ale no takie trochę ciekawe to w pewnym momencie, bo nawet jeśli nie wybierałem żadnych kwestii dialogowych, no to był taki przeskok, że Carla jest u niego na chacie, on jest trupem i w ogóle, no nie wiem, nie wiem, takie, no dużo, dużo momentów what the fuck, tak, to była prawda, tak jak pisał Krasnoludek, no po prostu rozpierdziel, no what the fuck, miejscami, coraz większe, z chwili na chwilę, przynajmniej ta końcówka jest... te moce z dupy, Matrix i Kung Fu. Ale fajnie się grało. Dziwna historia trochę ogólnie, ale grało się całkiem spoko. Nie ukrywam. Szkoda mi tylko Taylora. Całą grę miał tą równowagę swoją i ja to wszystko zjebałem. No to co? No to jako taka gra ogólnie... trochę się krzaczyła w sumie. Przy każdej jakby mojej porażce to wysypywała się... ciężko było to odpalić z powrotem tak naprawdę, przez to, że zmieniało mi wszystko w monitorze. No ale to no, nie będę tego brał pod uwagę tego, pod uwagę oceny. Agata jeszcze była sztuczną inteligencją, się okazała. Takie kurwa głupie. No takie 6 na 10, 7 na 10 w skali ćwira, tak mi się wydaje. No tak. I tutaj myślę, że zakończymy tutaj wszystko już z tym tytułem i rozejrzymy się za takim fajniejszym tytułem, też taką filmową grą. Myślę, że to będzie całkiem spoko, ale jeszcze nie wiem, czy od razu po tym wyjedzie, czy trochę później, zobaczymy. No prawda, jeśli jesteś po napisach, to wam to zostawię. Jeśli nie, to żegnam się teraz. Więc jak się podobało, to lajkujcie, państwo subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. No i kolejny tytuł za nami. Do zobaczenia w następnym. Buziaczki, papatki. A, zapomniałem dodać. 7 na 10 za cycki, tak? No to wiadomo wszystko. A, no i są jeszcze dwa zakończenia ogólnie, nie? Więc teraz pokażę wam jeszcze jedno dodatkowe zakończenie i drugie dodatkowe zakończenie. No i to raczej na ocenę nie wpłynie jakoś wybitnie. Tak jak cycki. Ale przynajmniej zobaczymy, co mogłoby być inaczej. My mieliśmy dobre zakończenie, więc wszystko wyszło zajebiście. Teraz w sumie chyba nic nie mam robić tak naprawdę, bo muszę przegrać. No i pięknie. Co się wydarzy teraz?
czas, tak? O, wow. Karla jeszcze może coś zrobić? Badr tutaj. Chodzia! Wygląda na to, że nie ma opcji raczej na to, żeby... O, zabiłem go. O, fucking. To nie tak miało być. Oj, ale ich też zabiję, tak? Aha, nie, teraz będę bronił się. Aha, przyszedł ten. Okej. To pokażę wam najpierw zakończenie ze sztuczną inteligencją, a dopiero później zakończenie z kurowym. Karla też już nieprzytomna, już nikt tego nie zepsuje. No, szybko poszło. W jaki sposób ta sztuczna inteligencja materializuje się w takiej postaci? To jest też zagwozdka, co? Temperature continues to drop. It doesn't seem like it's ever going to stop. Three quarters of humanity have already perished. The rest are chased night and day by the machines. We're forced to live underground like rats. Matrix! The Purple Clan are the new masters of the planet. Now that they have the secret of the Indigo Child, nothing has the power to stop them. Karla and I have taken refuge with Bogard and the Invisibles. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday, she told me that she's pregnant. It must have been that night in Bogart's underground base. That means our child was radiated by the chroma at Wishita, just like I was in my mother's womb. The chroma has made me a sort of hero among the humans. We try to damage the AI machines as much as we can, although our chances of victory are obviously pretty small. Even if we could beat them, we'd still have to live underground because of the cold. In my dreams, I hear voices telling me that our child is the next Indigo Child, the savior of humanity. I try not to listen. For the time being, all I care about is protecting my wife and my child. What are you thinking about, Lucas? Oh, nothing. Nothing at all. To nie jest w żaden sposób pocieszające zakończenie akurat. Okej, jeszcze jedno. Teraz nie podnosimy spluwy.
jaki epilog czeka nas teraz. After a few days, the temperature on the planet went back to normal. The Oracle let us go. I guess his victory was enough, and he didn't feel the need to confront me needlessly. Carla and I went back to New York to await the big changes that were coming. But nothing happened. 3 months after the revelation of the Indigo Child, nothing much had changed for humanity, at least it seemed that way. But I know that one day, their plan will reveal itself. Carla and I have been together ever since Wishita. Yesterday, she told me that she's pregnant. It must have been that night in Bogart's underground base. That means that our child was radiated by the Chroma at Wishita. Standard. Like Lukas tak ma depresję. Siedzi. I'm not sure what's going to happen now. Carla and I are trying to lead normal lives as though nothing had ever happened. I still see through the eyes of the Oracle from time to time. I know that what we went through was just the beginning. What are you thinking about, Lucas? Oh, nothing. Nothing at all. Powiem wam, że mimo wszystko najbardziej chyba odpowiednie takie mające sens zakończenie to jest właśnie zakończenie pomarańczowego klanu. No dobra, teraz już się z wami żegnam na serio, więc pa! Ej, to duże! Okay.